Sadkamę, Sadkamę i tam właśnie Dżahowie, tacy mali ludzi pustyni, właśnie złapali... Jest w środku. Tak, dokładnie, o, Dżahowie, dwaj Dżahowie złapali Artudisu i C-3PO. Aha, macie, wiecie, jak macie szczęście, bo samo widzę, że u nas dzisiaj są Dżahów. Jest to Tuskiem? Dżahowie, powiem wam w tajemnicy, to są zbieracze złomu. Oni zbierają wszystkie metalowe przedmioty i z nich robią roboty. Macie szczęście, że dzisiaj ich z nami nie ma, ponieważ na pewno już byście stracili wszelkiego rodzaju klucze, inne przedmioty metalowe, nie mielibyście jak się dostać do domu. Ale później najwyżej byście musieli kupić odpowiedniego robota z waszymi kluczami. A to by było pewnie. Nie wiadomo, co by się stało z droidami, gdyby nie pewien farmer, Owen Lars i jego bratanek Luke Skywalker. Owen odkupił oba roboty i postanowił przystosować ich do pracy na farmie wilgoci. To jest właśnie nasz Luke Skywalker i Owen Lars. Luke Skywalker, jak to mówią... Gdzie przechodzisz? Jak to mówią fani Gwiezdnych Wojen, Luke Skywalker, ten wieśniak z Tatooine'u. Tak mówią. No co, nie mogę się wieśniak z Tatooine'u, a tu? No, no dobra, niech tak będzie. Niestety R2-D2 uciekł, aby szukać swojego dawnego właściciela Obi-Wana Kenobiego. Luke i C-3PO znaleźli R2-D2 następnego dnia na ten... Nie? Nie wiem. Oszust jesteś, bo właśnie, że was znaleźli. Oszuście. No tak, no. Jeszcze raz to przeczytam. Znaleźli R2-D2 następnego dnia na terenie Tusken Raiderów. Ludzi piasku, czyli dokładnie tych oto postaci. Tu są rajderzy na swoich bantach. Wiecie, jak naprawdę wyglądały banty? Znacie tajemnicę bant? Słuchajcie. Ja wiem. Ja wiem, że ty wiesz. Ten bant ja wiem, że wie. Słuchajcie, banty to były dwa słonie przebrane właśnie za takie dziwne spory. One dokładnie tutaj w tym miejscu na stronę słonia. Dwa słonie wypożyczone z zoo, które były zarzucone takimi właśnie włosiem i tak dalej. I to normalnie były słonie. Zresztą jeden ze słoni dość długo żył w tym zoo. Bo to oczywiście wiadomo, że słonie mają tam odpowiedni swój wiek. I to dość niedawno chyba nawet gdzieś tam już tak powiem dokończył żywota w czasie starych hibernacji. Dokładnie tak to było. Tuskeni nie lubią, gdy ktoś obcy wchodzi na ich teren. Nie mają żadnych skrupułów, by kogoś zaatakować. Zaatakowali też młodego Skywalkera. Luke i droidy zostały zlotowane przez pewnego starego człowieka, znanego Luke'owi jako Ben Kenobi. Ben zabrał Luka do swojego domu. Opowiedział Luke'owi o przyjaźni, jaka łączyła go z jego ojcem. O właśnie, do Bena Kenobiego. Jak mówił, przez 1000 pokoleń rycerze Jedi strzegli pokoju i prawa w Starej Republice, nim nastały mroczne czasy Imperium. Taką właśnie opowieść snuł Ben Kenobi, ukrywający się na planecie Tatooine, a właściwie on, jak wiecie, chciał tam być, ponieważ pilnował młodego Luke'a Skywalkera. Bo jak to się później okazało, to Skywalker był nadzieją rycerzy Jedi. Ben, który opowiedział także o upadłym rycerzu Jedi Darcie Vaderze, który zdradził i zabił jego ojca. Jak wiemy, w tym momencie niestety Ben Kenobi kłamał. Rycerza Jedi przystało, nie powinien kłamać, ale kłamał. Dla dobra Luke'a oczywiście. Na koniec podarował Luke'owi broń jego ojca. I powiedział takie słowa. Miecz świetlny. Broń rycerzy Jedi, nie tak toporny jak zwykłe miotacze, elegancka broń na bardziej cywilizowane czasy. Tak dokładnie brzmiały słowa Bena Kenobiego i tak to był miecz. Zwróćcie uwagę, że ten miecz wygląda identycznie jak miecz naszego Anakina Skywalkera, który tutaj prezentowaliśmy, bo to był dokładnie ten miecz, który to został zabrany przez Obi-Wana Kenobiego na Mustafarze, kiedy walczyli razem z Anakinem Skywalkerem.
po obejrzeniu wiadomości przechowywanych przez Arturitu, Ben wiedział, że musi pomóc księżyc Selenii. Postanowił wyruszyć na Alderaan, aby tam dostarczyć plany Gwiazdy Śmierci. Kenobi namówił Luka, aby ten mu towarzyszył. Luke odmówił, ale kiedy po powrocie do domu znalazł swojego wuja i ciotkę brutalnie zamordowanych przez imperialnych szturmowców szukających druidów, zmienił zdanie. Luke, Ben Kenobi, R2-D2 i C-3PO pojechali do Mos Eisley, największego portu na Tatooine. Portu, w którym znaleźli schronienie, złodzieje, bandyci, największe szumowiny w całej galaktyce. Tak dokładnie było. Był to port, Mos Eisley port, w którym można było znaleźć największych bandytów, największe szumowiny i najlepszych łowców na dół. Przemytnik Han Solo, mamy tutaj Hana Solo, jego pierwszy oficer, Luki Czubaka, zgodzili się zabrać całą czwórkę bez zbędnych pytań, ale za to za wysoką opłatą na Alderaan statkiem o nazwie Sokół Millennium. Jak twierdzi jego kapitan, to jest właśnie statek Sokół Millennium, najszybszy statek w całej galaktyce. Tak wygląda Sokół Millennium. Powiem, zdradzę wam jeszcze jedną tajemnicę. Do tej sceny, którą teraz widzicie, do tej sceny statek Sokół Millennium był w skali 1:1. Dokładnie przy nagrywaniu ten statek nie był ani nakładany, był w skali 1:1. Dokładnie tak wyglądał ów statek. Oczywiście to była tylko ta część, którą widzicie zrobiona. Pozostała część była tylko niedokończoną częścią, chociaż później w Imperium i w Powrocie Jedi zostały one dokończone i też są momenty, kiedy cały statek można zobaczyć. Dokładnie tak to by wyglądało. Wyobraźcie sobie, ile pracy musieli poświęcić ludzie z tego filmu, żeby zbudować takie cacusze. I 40 ton ważyło podobno. Dobrze? 40 ton ważyło. 40 ton, dokładnie, tak. Tyle ważył statek. I wyobraźcie sobie, że grający Hana Solo, Harrison Ford, usiadł za sterami Sokoła Millennium i pierwszą rzeczą, którą zrobił, co świadczy o jego profesjonalizmie, zapytał producentów, jak go się prowadzi. Ten statek, żeby mu wyjaśnili, co ma przycisnąć, żeby ruszył. On mówi, jak chcesz, on mówi, nie ma jak chcesz, muszę wiedzieć. I sam sobie wykombinował, że te wszystkie ruchy, czy uwagę w filmie, jak sobie będziecie kiedyś jeszcze raz oglądać po raz kolejny, że zawsze wykonuje przy starcie Sokoła Millennium te same ruchy, te same czynności, naciska dokładnie te same wszystkie guziki. Tak to jest. I idziemy dalej. Wychodząc z nadprzestrzeni, w miejscu, gdzie powinno znajdować się Alderaan, bo wiadomo, że uciekli z Mos Eisley, mimo tego, że wszyscy próbowali je złapać, w miejscu, gdzie powinno znajdować się Alderaan, trafili na pole asteroidów. Ben Kenobi odczuł zakłócenia mocy. Usłyszał, jak to mówił Ben Kenobi, krzyk przerażenia z milionów gardę, a potem ciszy. Wiedział, że stało się coś strasznego. Planeta została zniszczona przez Gwiazdę Śmierci z rozkazu wielkiego Moffa Tarkina, który chciał zademonstrować potęgę Imperium. Tak to było, dokładnie, żeby pokazać księżyczce Rei, jak silna jest silna siła, masło maślane, ale tutaj darujcie mi akurat w tym momencie, siła Gwiazdy Śmierci. W ten sposób właśnie zniszczył całą planetę. Pasażerowie Sokoła, ukryci w komorach do przemycania towaru, zastawili pułapkę na skanujących w pojazd szturmowców. Luke i Han przebrani właśnie przesuwali, później przebrani za szturmowców wraz z Czubaką, udającym więźnia, ruszyli na pokład Gwiazdy Śmierci, aby ratować księżniczkę Leia, którą Darth Vader trzymał jako zakładnika. Kenobi natomiast wyruszył wyłączyć promień ściągający, który trzymał w tym momencie Sokoła Millennium w dół. O właśnie, to jest moment, kiedy Ben Kenobi wyłącza promień ściągający Gwiazdy Śmierci.